Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski to krakowscy naukowcy, którzy prawie zamrozili Uniwersytet Jagielloński. Ponad 100 lat temu zrobili to, co innym naukowcom świata się nie udało. Skroplili powietrze, czyli zrobili stylny płyn, czyli ciecz. Zanim się spotkali, mały Zygmunt bawił się w domu z dziesiątką rodzeństwa, a wieczorami patrzył w gwiazdy, marząc o podróży w kosmos. Brrr, jak tam jest zimno. Tymczasem mały Karol był jedynakiem i bawił się w domu ołowianymi żołnierzykami. Jak tylko była okazja, wstąpił do wojska. Jednak nie, ze strzelbą źle wygląda. Bardziej przyda mu się kolba chemiczna. Młodzi chłopcy nie wiedzieli, że ich odkrycie umożliwi lot pierwszej rakiety w kierunku Księżyca. Aha, zapomniałabym. Jak gotujecie w domu na gazie, to także sprawka Karola i Zygmunta. Dlaczego? Sposób, dzięki któremu zamienili tlen w ciecz, do dziś wykorzystywany jest do skraplania gazu ziemnego.